Siemanko, siostra Piotr, kurwa, witam was dzisiaj w kolejnym odcinku. Dzisiaj druga część malowania komara epoksydowym podkładem. Jak widzicie, to mamy tutaj tak, ramę, lagi, bak i jeszcze tą osłonę do łańcucha. No, dzisiaj to zrobimy. Takich reszty bzdetów, takich to nie będę na odcinku malował, bo to jeszcze jednak nie jest gotowe. Tak, drugi dzień wczoraj malowałem błotnik, bak, tutaj drugi błotnik i to wyszło dosyć fajnie, powiem tyle. I to, jak widzicie, to ja mam przygotowane, zaraz sobie wymieszam lakier. No i widzimy się, jak będę malował. Dobra, ogólnie zaczął padać deszcz, więc muszę tam robić, zacząć. Dobra, odkręcamy, rozmieszane lakierek. O, wlewamy. I zaczynamy. Exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance, not the life I want to live. I want to take it all, standing tall. Fear outweighed the person you are. Oh, pierwsza warstwa gotowa. Teraz oczekujemy i lecimy na następne. Widzimy się w efekcie końcowym. No i zrobione. Pomalowane. Powiem tak, już zabrakło mi prawie już koniec lakieru. I no, jak gdzieś nie będzie dorobione, to trochę będzie słabo. O, tylko bo tutaj nie skończyłem z tyłu w ogóle. Nie zrobiłem warstwy, zapomniałem. Tu, o, ładnie. Też dosyć dobrze, nie wiem. Dosyć ok. No. Dzięki, że oglądaliście, zostawcie suba, lajka, komentarzyk. To cześć, jo.